Eryk Białkowski Ismail. Sen. Pan Henryk Drzewiecki był żonatym mężczyzną w średnim wieku. Przez 20 lat pracował w państwowej firmie budowlanej, w ostatnim roku doczekał się upragnionego kierowniczego stanowiska, dzięki któremu zwielokrotnił swoje dotychczasowe zarobki. Uznał, że jest to idealny moment, aby się ustatkować. Sprzedał więc mieszkanie, wziął spory kredyt hipoteczny na nowy dom i wprowadził się do niego wraz z żoną i dwiema córkami. Nie zaznał jednak spokojnego życia, gdyż kilka miesięcy po przyznanym awansie zmienił się zarząd w firmie, w której pracował. Nowe władze, chcąc obstawić kierownicze stanowiska własnymi ludźmi, zdecydowały się na liczne dymisje. Pan Henryk został zwolniony, a odprawa, którą mu przyznano, nie wystarczyła do pokrycia nabranych długów. Pan Henryk starał się za wszelką cenę ukryć niefortunną sytuację przed rodziną, jednak wkrótce prawda wyszła na jaw. Dotychczasowe życie państwa drzewieckich zmieniło się w pieku. Ciągłe krzyki oraz wzajemne oskarżenia stały się codziennością. Małżeństwo oddaliło się od siebie. Relacje z dziećmi także uległy pogorszeniu. Pan Henryk, nie wiedząc, jak poradzić sobie z nieszczęściami, które nań spadły, sięgnął po alkohol, codziennie się upijał. Tak było dużo prościej, więc pani Drzewiecka nie wytrzymała i wyprowadziła się do matki, aby oszczędzić dzieciom widoku wiecznie pijanego ojca. Pan Henryk w tym ciężkim dla niego okresie był skłonny chwycić się każdej deski ratunku. Hazard? krzyknął pan Paprocki, najlepszy i zarazem jedyny przyjaciel pana Henryka, który pozostał przy nim w ciężkim okresie. W twojej sytuacji zwariowałeś. Spokojnie, wysłuchaj mnie, odparł pan Henryk, dolewając stanie whisky do swojej, dopiero co opróżnionej szklanki. Panowie siedzieli w kuchni państwa drzewieckich. Za oknem już się ciemniało, jak zawsze o tej porze jesienią. Po pierwsze, nie hazard, a wyścigi konne. To zupełnie co innego, a po drugie, mam sposób na wygraną. Dostałeś od kogoś cynk? No, mi chyba możesz powiedzieć. Pan Paprocki zrobił życzliwą minę, jednak pan Henryk dobrze znał swojego gościa i wiedział, jak obłudny potrafi być, gdy mu na czymś zależy. On no coś lepszego, rzekł po chwili wahania gospodarz. Teraz, gdy prawie nic mu nie zostało, nie chciał tak prosto pozbywać się swoich sekretów. Powiesz co. Nigdy nie zapamiętuję swoich snów, oznajmił niespodziewanie pan Henryk poważnym głosem. Jednak ostatni sen pamiętam bardzo dokładnie. Błąkałem się gdzieś po mieście, wszystko wokół było jakieś takie ciemne, ponure i przygnębiające. Do tego wydawało mi się, że jestem przez kogoś poszukiwany. W ogóle mi się to nie podobało, chciałem uciec w jakieś przyjemniejsze miejsce. Nagle, jakby na życzenie, otoczenie się zmieniło i znalazłem się na dworcu kolejowym. Był to zwykły, stary dworzec, jednak poczułem się dużo lepiej. Zaraz miał odjechać stojący przy peronie pociąg. Nie wiem czemu, ale uznałem, że muszę się w nim znaleźć. Gdy tylko do niego wsiadłem, to od razu odjechał, jakby to właśnie na mnie czekał. Zostawiając wszystko za sobą, czułem się wolny, było mi dobrze. Razem ze mną w przedziale siedziało dwóch mężczyzn, żywo dyskutujących o wyścigach konnych. Wyglądali na znawców tematu. Prząciłem się do rozmowy, chcąc dowiedzieć się, ile można na tym zarobić. Nie pamiętam dokładnie, co mówili, ale było coś o ważnej decyzji, którą mam samotnie podjąć. O tym bym kierował się sercem i chyba coś jeszcze o stacji, na której zatrzymuje się pociąg. I jeśli nie wysiądę w porę, to już nigdy go nie opuszczą. Na końcu przestrzegli mnie przed oszustwem i się pożegnali. Zapamiętałeś sen. I co z tego? Uważam, że był to proroczy sen. Wiesz, jeden z tych, co mają cię ostrzec przed niebezpieczeństwem, albo pomóc podjąć ważną decyzję w życiu. Chcesz obstawiać wyścigi konne, bo ci się przyśnił pociąg? Przecież to najgłupszy pomysł, jaki słyszałem, skomentował pan Poprocki. Na początku też tak myślałem, ale ciągle miałem w pamięci ten dziwny sen, słowo samotne, ciągle się w nim przewijało. Postanowiłem dowiedzieć się czegoś o wyścigach. Okazuje się, że w ten weekend będzie duże wydarzenie. Dwa dni po dziewięć gonitw. Sprawiłem konie. W ostatnim wyścigu koń z numerem czwartym nazywa się Samotnik, natomiast Jokejem jest facet, jakiś filantrop bez wielkich sukcesów sportowych, który obiecał oddać całą swoją wygraną na cele charytatywne. Chyba nie sądzisz, że. Dokładnie tak. Przerwał podekscytowany pan Henryk. Gość o dobrym sercu, jadący na koniu o nazwie Samotnik, wygra wyścig. Miałem kierować się sercem w podejmowaniu decyzji, sądzę, że to o niego właśnie chodziło. A teraz najlepsze. U bukmacherów kurs na tego konia wynosi 14 do 1. Już myślałem, że naprawdę dowiedziałeś się czegoś ciekawego, a ty przedstawisz mi sen i wymyśloną interpretację. Masz się teraz za jakąś wróżkę? Zażartował pan Poprocki. Był człowiekiem mocno stąpającym po ziemi, u którego sceptycyzm był rozwinięty do granic. Słuchaj. Czytałem gdzieś o dwóch Brytyjczykach, którzy śnili nazwy wygrywających koni. Obaj dorobili się niemałej fortuny. Jeden z nich opisywał, że sny lekko przekręcały nazwy oraz posługiwały się metaforami, bo dzięki temu poświadomość łatwiej komunikuje się ze świadomością. To dokładnie tak jak u mnie. Myślę, że pociąg reprezentuje moją obecną sytuację, czyli zaciągnięte długi, natomiast ta część o stacjach po prostu mówi, bym nie przegapił okazji. Mężczyźni ze snu rozmawiali o wyścigach konnych i faktycznie za kilka dni się odbędą. Wszystko się zgadza. Skoro już komuś się udało, to czemu mi miałoby nie wyjść? Jedyny problem to skąd wziąć pieniądze na zakład. Dobrze by było, gdyby to był twój jedyny problem, stwierdził krytycznie pan Poprocki. Rozmawiałeś o tym z Marią? Daj spokój, pan Henryk skrzywił się na dźwięki imienia swojej żony. Ciągle się kłócimy. Obwinia mnie za wszystko. Kredyt, sprzedaż starego domu, a nawet to przeklęte zwolnienie. Nie. Gdybym jej powiedział, to by jeszcze bardziej pogorszyło sprawę. No, ale nie możesz ryzykować wspólnym majątkiem za plecami żony. To także jej sprawa. Zalegam z opłatami. Ponuro wyznał gospodarz, iż przyszło kolejne ponaglenie sądowe. Jeśli nie ureguluję należności, to będę musiał sprzedać dom. W połowie jest już spłacone. Będzie to jak strata całego dorobku życia. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Zapomnij o tym warjastwie. Pogódź się z żoną, znajdź pracę, zaciśnij pasa. To na nic. Wiesz, ile lat harowałem, żeby mnie docenili. Poprzednia pensja nie wystarczy nawet na spłatę comiesięcznych rad. A przecież musimy z czegoś żyć. Cenię sobie twoje rady, ale już podjąłem decyzję. Oznajmił stanowczo pan Henryk, wypijając kolejną szklankę whisky. Czknął głośno i niezgrabnie sięgnął po butelkę, aby sobie dolać. Nie chcę wyjść na dupka, który przemądza się po szkodzie, ale miałem rację. Niepotrzebnie spieszyłeś się z tego domu. tego w tak zaniedbanej okolicy. Janek, jak ty nic nie rozumiesz, to świetna inwestycja. Gdy jeszcze pracowałem, to widziałem przyszłe projekty firmy. W tej dzielnicy ma powstać duże prywatne osiedle. Wyremontują ulice, wybudują parkingi zrobią komunikację. Wszystko ruszy. Za kilka lat działki będą trzykrotnie droższe. Można było zarobić. Stwierdził kwaśny pan Poproski dotknięty tym, że przyjaciel nie raczył informować go o swoich planach. I to sporo rzekł pan Henryk, niczego nie dostrzegając. Alkohol powoli zaczyna przyćmiewać mu zmysły. Wiem, że zaryzykowałem, ale to się opłaci. Tylko nie mogę teraz tego stracić, sam rozumiesz. Rozumiem, więc ile pieniędzy chcesz postawić? Kurs jest bardzo wysoki, więc szkoda by było go zmarnować. Postawiłbym wszystko, co mam, ale bank zablokował mi konto. Nie mam dostępu do dużych kwot, a to, co mi zostało, nie wystarczy. Sam bym ci pożyczył, ale wszystko mam na wspólnym koncie z żoną, skomuł z pan Poprocki, widząc, do czego zmierza pan Henryk. Jednak wiem, skąd możesz wziąć pieniądze. Tak? Skąd? Jest taka instytucja, która działa niecałkiem legalnie. To też dobry biznes. Prowadzą dom hazardowy, burdal i pewnie jeszcze inne szemrane interesy. Mają świetnych prawników i znajomości w policji, więc nic im nie grozi. Pożyczają pieniądze na zakłady bez żadnych ograniczeń. Oczywiście pobiorą prowizję za obsługę, no trzeba zwrócić kasę, gdy się przegra. To nie żarty tacy, jak oni zawsze odbierają swoją należność. Skąd to wszystko wiesz? Mój szwagier kiedyś dużo grał w karty w Polsce pokor jest nielegalny, a mieszkanie w zagranicznych hotelach sporo kosztuje, więc o nich. Dostał namiar od jakiegoś znajomego. Krygoś razu musiałem go wyciągnąć, bo ten dureń sporo się u nich zadłużył. Nie, nie mówimy o tym, bo to wstydliwy temat. Obstawiały też konie? Wszystko. Nawet ilość trafień trójek w lotto. Nie wiem, gdzie teraz się znajdują, bo często się przenoszą, ale mógłbym wypytać fagra i umówić się na spotkanie. Sam nie wiem. Brzmi to trochę jak mafia. Gdyby coś poszło nie tak, pan Henryk się zawahał. A przed chwilą byłeś taki pewny siebie, uśmiechnął się pan Paproski wstając od stołu. Może tak jest lepiej. Przynajmniej nie straci wszystkiego z powodu jakiegoś głupiego snu. Jak nic nie zrobię, to i tak wszystko stracę, stwierdził ostro pan Henryk. Ten sen to szansa, aby tak się nie stało. Zadł mi to spotkanie, tylko koniecznie przed weekendem. Pan Paprocki kiwnął głową, zapewniając, że się niebawem dezwie. Pożegnawszy się, wyszedł, zostawiając gospodarza samego. Codziennie pan Henryk oczekiwał wizyty albo telefonu od pana Paprockiego, który aż do piątku nie dał żadnego znaku życia. Mężczyzna uznał, że przyjaciel nie znalazł wspomnianej przez niej instytucji albo po prostu o wszystkim zapomniał. Jednak wieczorem, w przeddzień pierwszych wyścigów, wyczekiwany gość w końcu się pojawił. Gdy wszedł do domu, został bałagan. Było duszno i wszędzie walały się butelki po najtańszym alkoholu. Pan Henryk leżał pijany przed telewizorem w znoszonym ubraniu. – Ech, to ty, wybełkotał. Już myślałem, że tyś mnie zostawił. Umówiłem ci na spotkanie jutro o szóstej w kawiarni przy dworcu kolejowym. Przeszedł do rzeczy Pan Poprocki. Tylko musisz przywrócić się do porządku, bo w tym stanie nie dostaniesz nawet złotówki. Zapamiętasz miejsca? Może ci zapisać. Nie tam, e, tam. O szóstej na dworcu. Nie na dworcu, tylko w kawiarni przy dworcu. Więcej już nie pi. Powiedział chłodno pan Paprocki, zabierając butelkę paskudnej, taniej wódki ze stolika. Najlepiej się umyj, pójdź spać. Jutro załóż jakieś eleganckie ubranie, może garnitur, który nosiłeś w pracy. Dasz radę? Dam. czknął pan Henryk, zwalając się na podłogę. Dobra, prześpi się trochę, ja ci wszystko przygotuję. Jech, burknął pan Henryk, gdy pan Paprocki zapisywał mu na kartce dokładny adres. – Dzięki. – Żaden kłopot, tylko nie pij jutro przed spotkaniem. Następnego dnia pan Henryk obudził się w południe z wielkim kacem. Zazwyczaj zapijał go kolejnym alkoholem, ale tym razem, pamiętając o wczorajszej wizycie pana Poprockiego, powstrzymał się od szukania wódki. Poszedł do łazienki, wziął szybki prysznic w zimnej wodzie znalazł starą, zużytą jednorazówkę i spróbował się nie ogolić. Gdy skończył, założył garnitur, który przyszykował mu pan Paprocki, wyglądał wcale przyzwoicie. W kieszeni marynarki odnalazł karteczkę z zapisanym adresem kawiarni. Postanowił udać się na umówione spotkanie wcześniej. Po drodze przypomniał sobie możliwie najstaranniej swój sen oraz jego interpretację naszych jego wątpliwości Dotarło do niej, jak absurdalnie brzmi uzasadnienie wyboru konia, choć jeszcze kilka dni temu wszystko wydawało się sensowne. Teraz nie był nawet pewny, czy naprawdę przyśniła mu się opowiedziana panu polskiemu historyka, czy może ją zwyczajnie zmyślił. Niestety czas uciekał, trzeba było działać, więc pan Henryk trzymał się podjętego wcześniej planu, pomimo narastającego wrażenia niedorzeczności. Przyszedł na miejsce o kilka godzin przed wyznaczonym terminem. Wewnątrz była tylko obsługa. Pan Henryk, aby umilić sobie oczekiwanie, kręcił się po okolicy. Był jak dziecko błąkające się we mgle. Kilka razy zawracał w stronę domu, by po chwili przezwyciężyć strach i znów zmienić kierunek. Targany rozterkami stanął przed dworcem kolejowym. Był to jeden z najstarszych budynków w mieście, niegdyś wspaniały, dziś zniszczony niemalże zupełnie. Odpadający tyń ze ścian i połamane drewniane ławki, to wszystko, co zostało z dawnej świetności. Niewielu podróżnych decydowało się czekać wewnątrz tego ponurego miejsca. Nad rozkładem jazdy pociągu wisiał duży zegar wskazujący godzinę czwartą. Pan Henryk, wpatrzony w tarcze zegara, nie mógł pozbyć się wrażenia, że dworzec, w którym właśnie się znajdował, jest tym z jego snu. W jego głowie pojawiało się coraz więcej szczegółów, jego umysł podłapał zasygorowane podobieństwo i nałożył oba obrazy na siebie. Wszystko wyglądało identycznie. Analogia była tak silna, iż przez moment pan Henryk był przekonany, że znów śni ten sam sen. Jednak było to coś głębszego. ów dziwny paralelizm utworzył więź, za pomocą której można było nie tylko dokładnie przypomnieć sobie dowolne fragmenty przeżytych wcześniej wydarzeń, ale i odczuć doznane wówczas emocje. Niewątpliwie było w tym coś magicznego. Pomimo tego, że całe zdarzenie trwało kilka sekund, zanim zniknęło, równie nagle co się pojawiło, pan Henryk wszedł w stan błogiej rozkoszy, której od dawna nie miał sposobności doznać. Przepełniony pewnością siebie, postanowił poczekać do spotkania na dworcu. Punktualnie o godzinie szóstej pan Henryk wszedł do kawiarni, rozejrzał się po nielicznych gościach, zatrzymał wzrok na jedynym samotnym mężczyźnie siedzącym w rogu i ruszył do jego stolika. Był to niewysoki, chudy jegomość przed czterdziestką. Na kolanach trzymał metalową walizkę, a jednak się pojawiłeś. Przejdźmy od razu do interesów. Nie mam wiele czasu, zaczął nieznajomy, choć była punkt szósta, a na stole leżała pusta wyliżanka po kawie. Wyglądał na spiętego. Dzień dobry. Rozumiem, że wie pan, po co przyszedłem, powiedział pan Henryk, siadając naprzeciwko. Tak. Chcesz obstawić jutrzejsze wyścigi, potrzebujesz pieniędzy. Nie mogłeś lepiej trafić. Jaki zakład by cię interesował. Na wygrywającego konia za maksymalną stawkę. Świetnie, maksymalna stawka. To u nas 100 tysięcy. My pobieramy 10%, więc jak? Zgadzasz się? Tak, tylko chciałbym jeszcze zobaczyć listę zawodników i kurs na każdego z nich. Ach, racja, zapomniałem. Jestem nowy w branży. Wytłumaczył się tamten poprawiając okulary. Wyciągnął z kieszeni płaszcza odpowiednią broszurą z informacjami i podał ją rozmówcy. Tam masz wszystko podane. Wybierz sobie konia, a ja tymczasem sporządzę umowę. Pan Henryk nie mógł się skupić na czytaniu. Rozmyślał o człowieku siedzącym naprzeciwko. Coś się nie zgadzało. Był bardzo spięty, choć to nie on ryzykował. Podczas rozmowy nie patrzył w oczy. Sprawiał wrażenie, jakby chciał to mieć już za sobą. Poza tym był jeszcze sen pana Henryka, w którym to otrzymał ostrzeżenie przed oszustwem. Sam fakt, że teraz sobie o nim przypomniał, był przynajmniej zastanawiający. Wybrałeś już? Możemy podpisywać? Właściwie to się rozmyśliłem. Jak to? Mężczyzna pobladł, był wyraźnie zaskoczony. Przepraszam, że niepotrzebnie pana ściągnąłem. Chętnie zapłacę za pańską kawę. Nieznajomy wstałby słowa i spiesznie wyszedł z kawiarni. Pan Henryk uregulował rachunek, po czym także opuścił lokal. Ciągnął chłodne jesienne powietrze do płuc i poszedł na dworzec kolejowy. Nie potrafił sprecyzować czemu wybrał ten kierunek. Może liczył, że znów dozna tego mistycznego uczucia co wcześniej, a może po prostu nie chciał wracać do domu. W każdym razie brak pieniędzy na jutrzejszy wyścig w ogóle go nie martwił. Po chwili pan Henryk przechadzał się po dworcu, napawając się jego widokiem. Usłyszał nadjeżdżający pociąg więc wyszedł na peron aby go zobaczyć. Wśród oczekujących podróżnych dostrzegł człowieka, z którym przed chwilą spotkał się w kawiarni. Mężczyzna rozmawiał przez telefon, nie zdając sobie sprawy, że pan Henryk stoi w pobliżu i się przysłuchuje. No normalnie, powiedział, że rezygnuje, więc wyszedłem. Widocznie nie był tak przekonany jak mówiłeś. Na początku myślałem, że nas rozgryzł, ale chyba po prostu się rozmyślił. Poczekaj, mam pociąg. W tym momencie mężczyzna zniknął, wchodząc do wagonu. Pan Henryk, zaintrygowany podsłuchaną rozmową i kierowany nagłym impulsem, skoczył za nim. Wkrótce potem pociąg ruszył. Pan Henryk jechał gdzieś bez biletu, jednak zupełnie się tym nie przejmował. Teraz chciał poznać prawdę, dowiedzieć się o co chodziło w tej rozmowie, która przecież go dotyczyła. Tajemniczy mężczyzna wszedł do pustego przedziału. Pan Henryk odczekał dłuższą chwilę, aby mieć pewność, że wszyscy pasażerowie siedzą na swoich miejscach i Nikt nie będzie kręcił się w pobliżu. Dopiero gdy korytarz opustoszał, przystąpił do działania. Z kim rozmawiałeś przez telefon? Zapytał pan Henryk, wchodząc do przedziału i zamykając ze za sobą drzwi. Co? Z, z nikim. Wydukał blady, jak płótno mężczyzna, był śmiertelnie przerażony. Wszystko słyszałem. Z kim rozmawiałeś? Uniósł się pan Henryk, podchodząc o krok. Ja nie chciałem brać w tym udziału. – Miałeś wybrać konia i podpisać, tak powiedział. – Kto powiedział? – naciskał pan Henryk, zaciągając rękawy i próbując przybrać groźną minę. – Naprawdę był bardziej zaciekawiony niż zły. – Paprocki! To on wszystko wymyślił. – Planował tanio odkupić twój dom. – Paprocki? Jak? Tak naprawdę wszystko było ustawione. Nie pracuję dla żadnej mafii, jestem jego szwagrem. Miałem tylko dopilnować, byś podpisał trefną umowę. Chciałbyś, myślał, że zapożyczyłeś się u niebezpiecznych ludzi na poważną kwotę. Ten koń, na którego miałeś postawić, nie wygrał dotychczas żadnego wyścigu. Jeździec skupia się bardziej na pomocy społecznej niż w wyścigach. Jest bez szans. Chcieliśmy to... To znaczy, Poprowski chciał wykorzystać okazję, by cię potem zmusić do niekorzystnej sprzedaży domu. A jakbym wygrał? Pan Henryk dopiero teraz poczuł, jak narasta w nim gniew. Pociąg zwalniał, by zatrzymać się na kolejnej stacji. Nie było żadnych pieniędzy, więc nie byłoby żadnej wygranej. Chodziło tylko o twój dom. Powiedziałem już wszystko. Wypuść mnie. Pociąg się zatrzymał. Pan Henryk mógł zostawić tę sprawę i tutaj wysiąść. Jednak gdy usłyszał nazwisko człowieka, którego miał za przyjaciela i całą wymyśloną przez intrygę, Wezbrał w nim ogromny gniew. Twarz mu poczerwieniała, a mięśnie napięły. Chcieliście mnie szantażować, tak? Chcieliście wykorzystać moją żonę i dzieci, bym oddał wam wszystko, co mam, tak brzmiał pan Henryk, zaciskając pięści. Nie zachowywał się już racjonalnie. Dostrzegając tę zmianę, przerażony szwagier poproskiego spróbował uciec, ale pan Henryk doń doskoczył i mu to uniemożliwił. Wywiązała się szarpanina, w końcu pan Henryk, dużo silniejszy niż rywal, wyrwał przeciwnikowi walizkę, zamachnął się nią i na oślep uderzył. Rażony w głowę mężczyzna odleciał, upadł bez tchu na podłogę, a z jego skroni popłynęła krew. Pociąg odjechał ze stacji, a pan Henryk uświadomił sobie, co uczynił. Przez kilka kolejnych dni lokalne gazety pisały głównie na dwa tematy: o tajemniczym mordercy z pociągu, który wciąż ukrywał się przed policją. I najpewniej nadal korzystał z usług kolejowych oraz o niespodziewanym zwycięzcy niedzielnych wyścigów konnych. Filantropię, który przeznaczył swoją wygraną na przytułek dla bezdomnych. Muzyka Błażej-Lindner Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski.